Słuchajcie, mamy nadzieję, że prezentację, którą wyświetlamy, widać. Gdyby coś się wydarzyło takiego, że przestanie być widać, to oczywiście dajcie nam znać. I zaczynamy dzisiejsze spotkanie. Tytuł jest trochę przewrotny, słuchajcie, bo tytuł mówi o 10 zmianach, zachowaniach. My o tych zmianach powiemy wam, które te 10, które my zaobserwowaliśmy, jest ich dużo więcej i o kilku takich, które są nawet poza tymi 10, też opowiemy. Aczkolwiek bardziej nam chodzi o to, co z tych zmian wynika i co wynika z podejścia, które firmy realizują właśnie w obserwacji swoich klientów, we współpracy z klientami, tworząc swoje produkty i usługi. To jeszcze dopełnimy obowiązku. Ja się nazywam Beata Michalska-Dominiak A ja się nazywam Piotr Grocholiński. i wspólnie od kilku lat tworzymy klientocentrycznych. Jest to organizacja, która wspiera firmy, urzędy, organizacje i wszystkie inne podmioty, które chcą zmienić coś w podejściu do klientów. My wspieramy je w projektowaniu użytecznych rozwiązań, produktów, usług, doświadczeń, takich, które rzeczywiście są skoncentrowane na klientach, na ich potrzebach, na ich oczekiwaniach. Wspieramy również firmy w procesie zmian wewnętrznych, w procesie tworzenia lub też przeprojektowywania kultury organizacyjnej. Staramy się też wpływać na to, żeby osoby, które są związane z organizacją, przyjmowały tę ideę klientocentryczności w podejściu do swoich obowiązków, do swoich projektów. Pracujemy dla różnych branż. Słuchajcie, w zasadzie co tydzień pracujemy dla innej branży, tak można powiedzieć, rozwiązując jej problemy. Albo odpowiadając na jakieś problemy klientowskie, albo wewnątrz organizacji, próbując unormować kwestie pracownik versus firma, albo też starając się usprawnić procesy z dostawcami. Wszystko po to, żeby tworzyć nowe produkty, nowe usługi, poprawiać doświadczenia, tworzyć lepszą organizację. Wszystko to, co łączy te wszystkie firmy, to taka chęć dostarczenia rozwiązań, dzięki którym klienci będą szczęśliwi, bogaci, zdrowi, zadowoleni, bo o to chodzi w prowadzeniu biznesu, żeby dostarczać coś, co rzeczywiście, w czym się zakochują klienci. I firmy starają się odpowiadać na te nasze klientów, konsumentów potrzeby i czynić nas jeszcze szczęśliwszymi, bogatszymi i zdrowszymi, czyli starają się przekraczać nawet nasze oczekiwania, tak żebyśmy my, dostając jakiś produkt lub korzystając z usługi, stwierdzili, no tak, to jest coś, na co czekaliśmy całe życie. No i okazuje się, że ta droga do tego szczęścia, do tego bogactwa, radości, zdrowia, ona często okupiona jest tym, że firma podejmuje duży trud, żeby rozmawiać ze swoimi klientami, żeby rozmawiać, zadawać pytania klientom i żeby otrzymywać odpowiedzi. Na bazie tych odpowiedzi tworzyć rozwiązania, poprawiać obecne procesy albo tworzyć zupełnie nowe produkty, usługi. Często firma posiłkuje się różnego rodzaju narzędziami, czyli NPS-y, taki najbardziej znany, żeby się poprawiać, żeby też zbierać tą opinię, ilu jest promotorów, ilu detraktorów, realizuje wywiady z klientami, czyli pyta, otrzymuje odpowiedzi, rejestruje te odpowiedzi. Dokonuje syntezy i potem się poprawia, czy realizuje fokusy z klientami po to, żeby już bezpośrednio pracownicy tej firmy mogli obserwować, notować i wyciągać wnioski dla swojej oferty. I okazuje się, słuchajcie, że to już przestaje wystarczać. Czyli w niektórych sytuacjach, i to dość często, okazuje się, że te rzeczy nie działają, nie są wystarczające. No i teraz trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego nie jest to wystarczające? Przecież w końcu, jeżeli rozmawiamy z klientami, zadajemy pytania, badamy cały czas ich satysfakcję, dlaczego no, nie jest to wystarczające? Okazuje się, że istnieje bardzo duża różnica między tym, co klient deklaruje i co mówi, a tym, co robi. I firmy pytają zwykle o dwie ważne rzeczy. O doświadczenia z przeszłości klientów, czyli starają się dociec, jak
klienci podejmowali decyzje, co wpłynęło na ich decyzje, ale również pytają o przyszłość, czyli pytają o to, co zrobiliby klienci w przyszłości, jakie decyzje podjęli, jakie produkty czy usługi wybrali. To są te dwa obszary badań czy pytań, które firmy przeprowadzają i zadają swoim klientom. No i teraz, słuchajcie, pytanie dotyczące przeszłości, tak? Jakie tutaj mamy ryzyko? I to jest bardzo ciekawe, słuchajcie, no bo my prowadzimy takich badań dziesiątki, praktycznie każdego dnia mamy jakichś klientów umówionych na spotkania, albo mamy bazę wywiadów, które przeprowadzili pracownicy firmy albo firmy badawcze, które wspólnie właśnie z firmą analizujemy. No i się okazuje, że są takie pytania, na które klienci odpowiadają inaczej niż podpowiadałaby ta racjonalna nasza natura. Czyli jak zadajemy klientom pytanie, czy kiedykolwiek albo przeglądałeś telefon, pisałeś wiadomość tekstową podczas jazdy, no to okazuje się, że ludzie mówią, co myślicie, co mówią? Z pewnością, że nie. Że nie, no właśnie, ale my sprawdziliśmy jeden z urzędów chyba infrastruktury, czy transportu, chyba. Transportu przeprowadził taką analizę, słuchajcie, i 80% Polaków rzeczywiście sprawdza wiadomości jadąc samochodem. Czyli tutaj dajemy jakiś tam przykład, ale oznacza to, że są sytuacje, w których klienci mogą nie mówić prawdy. I kolejne pytanie. Gdybyśmy zapytali Was, ilu z Was wczoraj, czy kto wczoraj się wykąpał, czy wziął prysznic, no to z pewnością z wielkim oburzeniem wszyscy by powiedzieli, że no jak to, no przecież my jesteśmy higieniczni i zdrowi, bierzemy prysznic codziennie, bo chcemy być zdrowi. Ale okazuje się niestety, no chyba niestety, że jedynie 50% Polaków myje się codziennie. No, co z tą drugą 50%? Pewnie odpowiedzi byłyby różne, natomiast z całą pewnością pewnie w rozmowie każdy by powiedział, że codziennie prysznic to jest must have. Czyli połowa z nas jest nieumyta, bratka, wniosek jest taki. No, na to wygląda. Nie będziemy teraz tego absolutnie sprawdzać, ani zadawać. My jesteśmy w tej połowie, co się umywa. Ani zadawać pytań. Pajcie. Jednak tak po prostu jest. I podobnie jest z pytaniami odnośnie właśnie na przykład czytania książek, tak? Czy pytamy o to, czy czytasz książki, no i okazuje się, że ludzie deklarują, że czytają książki, a badania pokazują, że prawie 60, ponad 60% ludzi nie przeczytało w ciągu roku żadnej książki. Słuchajcie. I teraz zastanawiając się nad tym, dlaczego klienci mówią nieprawdę. Oczywiście tych powodów może być bardzo wiele, natomiast my, Piotr, gdybyś mógł dalej przekręcić. O, dziękuję. Tych powodów oczywiście jest bardzo wiele, natomiast my widzimy trzy takie główne, które powodują, że nie że rozmijamy się trochę z prawdą, odpowiadając na pytanie. Po pierwsze, mówienie prawdy nie jest społecznie akceptowalne. To może zabrzmi dziwnie, natomiast rzeczywiście respondenci, osoby, które badamy, odpowiadają tak, jak odpowiedzieliby inni, tak jak odpowiadają inni, tak? Czy ten społeczny dowód słuszności tutaj jest bardzo, bardzo istotny, bo my nie chcemy się wyróżniać od innych, którzy coś deklarują czy coś robią. Po drugie, klienci też, respondenci chcą się pokazać trochę w lepszym świetle, chcą nam powiedzieć to, co uważają, że my chcielibyśmy usłyszeć. A po trzecie, no, nasza pamięć bywa zawodna i często odpowiadając na pytania, nie do końca pamiętamy, co w danym momencie robiliśmy, czy co czuliśmy, czy jakie emocje nam towarzyszyły, czy jakie decyzje podejmowaliśmy. I po prostu mówimy nieprawdę, ponieważ nie pamiętamy, jaka ta prawda rzeczywiście była. No właśnie, czyli tak, czyli te metody, które do tej pory robiliśmy, wykorzystywaliśmy, pytania dla klientów, no, mogą nie przynieść nam efektów w postaci rzetelnych odpowiedzi, które mogłyby sprawdzić się w naszym biznesie. Podobną sytuację, słuchajcie, mamy z tymi pytaniami odnośnie przyszłości. Tu jest jeszcze bardziej ciekawy, bo damy jeden taki mowy element interakcji, słuchajcie. I tutaj też
częściej spotykamy się z tym, że firmy pytają swoich klientów, co mogłyby poprawić. Taka jeden przykład, koleżanka nasza pracuje w takiej firmie farmaceutycznej w Hiszpanii, przyjechała tutaj do nas, robiąc jedną prezentację dla naszych klientów i dzieliła się takim przykładem, gdzie firma dostała informację od swoich lekarzy, którzy promowali ten lek, znaczy promowali, przepisywali go swoim pacjentom, że pacjenci mają problem z dozowaniem tych leków, słuchajcie. No i firma stworzyła ankietę, zatrudniła call center, no i zadali pytania swoim klientom, czy mają jakikolwiek problem z dawkowaniem leku. Okazało się, że 80% klientów w tej ankiecie powiedziało, że nie ma żadnego problemu, a lekarze wciąż raportowali problemy z dawkowaniem leku. No i firma więc wynajęła projektantów, którzy wraz z pracownikami firmy pojechali do tych pacjentów. No i co się okazało? Okazało się, że dla osób rzeczą zupełnie normalną było to, że oni nie radzili sobie z otwieraniem pojemników z lekami. Oni sobie nie radzili, ale to było dla nich zupełnie naturalne, bo oni znaleźli sposób alternatywny na otwarcie tych pojemników. Czyli jeśli tylko pytamy i pytamy nie wizytując u klienta, nie obserwując go w akcji, nie obserwując go w akcji korzystania z naszego produktu, to istnieje duże ryzyko, że również nie uzyskamy tych informacji, które można jakościowo przełożyć na poprawę naszych produktów i usług. Kolejna bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o przyszłość. Czy zamierzasz pracować nad kondycją fizyczną w nowym roku? No oczywiście, jeżeli będzie to 1 stycznia albo 2 lub nawet 3, to wszyscy zdecydowanie jednym głosem powiemy, ależ oczywiście, że tak, z nowym rokiem, nowym krokiem. I od dzisiaj będę po prostu mistrzem fitnessu. I badania pokazują, że ponad 80% Polaków deklaruje odżywiać się zdrowo i uprawiać aktywność fizyczną, podczas gdy... A tutaj może pytanie, Beatka, zgadnijcie, ile osób w tym postanowieniu pozostaje w całym roku? Jak myślicie? Może 1%? No to tak pesymistycznie. My dotarliśmy do danych 16%, ale jak spojrzeliśmy na to, ile ludzi biega teraz, to mówimy, chyba trzeba trochę podciągnąć, słuchajcie. Także te dane, 16% było z 2018 roku, takie dane, które no, potwierdzone, natomiast uważamy, że troszkę wzrosło to też przez ostatnie sytuacje covidowe, coraz więcej ludzi jednak musiało przerzucić się też na bardziej aktywny tryb życia. Czyli zobaczcie, deklaracja to jest 80%, respondentów odpowiada, że tak, absolutnie zamierzam ćwiczyć i zdrowo się odżywiać, natomiast faktycznie jedynie 20% osób wprowadza taką rutynę do swojego codziennego życia. Ale słuchajcie, z pewnością wy zadajecie pytania odnośnie przyszłości swoim klientom, ale gdybyśmy my zapytali was 2 lata temu, jak będzie wyglądała wasza przyszłość, to co byście powiedzieli? Co byście powiedzieli? 2 lata temu byśmy was zapytali. Czy powiedzielibyście to, że będziecie pracować z domu w pełnym zakresie przez prawie cały rok? Powiedzielibyście to? No my byśmy na pewno tego nie powiedzieli, ponieważ nasza praca jeszcze 2 lata temu absolutnie wiązała się z tym, że pracujemy na sali warsztatowej z zespołami, z ludźmi, prowadzimy projekty, dużo podróżujemy po całej Polsce, spotykamy mnóstwo ludzi i mnóstwo wyzwań w różnych zakątkach Polski nas czeka i 2 lata temu nie wyobrażaliśmy sobie, że nasza praca w zasadzie w 100% może się przenieść do internetu, a jednak się przeniosła. I gdyby nas ktoś zapytał, jak będzie wyglądała nasza praca za 2 lata, myślę, że raczej nie odpowiedzielibyśmy, że będziemy pracować zdalnie. Ja 3 lata temu dołączyłem do kadry jednej z uczelni,
I tak miałem takie przemyślenia, że dlaczego nie uczymy zdalnie? Przecież to jest takie proste i można to robić na odległość i okazuje się, że ta zmiana została przyspieszona. No i musieliśmy z dnia na dzień przerzucić w zasadzie wajchę i zacząć realizować naukę zdalną. I okazało się też, że poniekąd nam się to udało. Oczywiście to ma swoje konsekwencje negatywne i my jesteśmy świadomi, też jesteśmy blisko edukacji, także wiemy, jakie negatywne aspekty nauki zdalnej są, ale organizacyjnie, technologicznie daliśmy radę. Byliśmy w stanie w jednym mieszkaniu, w czteroosobowym czy w pięciu osób, każdy swój komputer i robić swoje. Dzieci były w stanie się uczyć, studenci byli w stanie realizować. A jak dzisiaj ich pytam, słuchajcie, zapytałem ostatnio swoich 80 studentów o to, w jakiej formie chcieliby mieć naukę. Stacjonarnej, niestacjonarnej, czyli tylko online, czy hybrydowej, to okazało się, że 80% wskazało, że chce mieć hybrydową. Jak zapytałem to samo pytanie kilkunastu nauczycieli, to wszyscy chcą mieć stacjonarny, czyli chcą się spotykać. Bardzo ciekawe też zjawisko, ja to obserwuję u swojego 12-letniego syna, on chodzi teraz do 6 klasy i właśnie dziś wrócił do szkoły. Jak zapytałam go 2 dni temu, synu, czy ty się cieszysz z tego, że wracasz do szkoły? No odpowiedział mi, no wiesz co, nie za bardzo, bo będę musiał wstawać wcześniej, w ogóle to mi się nie chce, bo już się przyzwyczaiłem, jest dobrze tak jak jest. Dzisiaj przyszedł ze szkoły w skowronkach, mamo, jak było cudownie, fajnie, spotkałem się z kolegami, rozmawialiśmy. No po prostu zachwycony, już nawet nie przeraża się tym, że tam połowy zeszytów ma niepowypełniane tym, co powinien. Także widzicie, deklaracja jeszcze kilka dni temu była zupełnie inna, a okazało się dzisiaj, że jakby zupełnie inna reakcja i tak to jest. Z klientami też tak bywa. A gdyby ktoś 2 lata temu zapytał was, jak będą wyglądały wasze zwyczaje zakupowe, to czy powiedzielibyście, że będziecie kupowali połowę albo mniej niż połowę rzeczy, które kupowaliście dotychczas? I do tego tą mniej niż połowę kupowalibyście tylko online. No nikt z nas nie przewidywał, że taka sytuacja może mieć miejsce, że będziemy kupowali tylko, kiedy będziemy zmuszeni, bo już się buty wyrosły dziecku albo koszula się przedarła, czy... Byliśmy zmuszeni, kupowaliśmy 3 razy mniej. Wszystko ze względu też na sytuację, która panowała. Kasiu, czy chciałaś coś powiedzieć, bo włączałaś mikrofon, nie wiem, czy miałam tylko wrażenie takie? Ja tylko jeszcze chciałam dodać a propos tutaj do tych zakupów, że zwłaszcza, przynajmniej w moim otoczeniu obserwowałam, że sporo osób decydowało się nawet na zakupy żywności, warzyw i tak dalej, i to codziennie przez internet podczas tutaj pandemii, także no zdecydowanie ten kierunek się tutaj zmienił. Ciekawa jestem, co będą robili, bo akurat jeśli chodzi o żywność, to nie za bardzo, natomiast byłam zaskoczona postawą osób, które, no, po których bym się w życiu nie spodziewała, że w ogóle zdecydują się na taki krok, a jednak, no jestem ciekawa, czy to się w jakimś stopniu u nich teraz utrzyma, no zobaczymy, będę ich pytać. No właśnie, bo my, Kasiu, zauważyliśmy trochę inną tendencję, tak? My widzimy mocne przełożenie, znowu ja lubię tak mówić, tej wajchy, na lokalność i to, że dzisiaj mamy świadomość tego i z wieloma osobami, z którymi rozmawiam, że okej, pójdę do tego sklepu, zapłacę drożej, ale to jest znany, zaufany sprzedawca z mojego osiedla. Lokalność zaczyna mieć bardzo duże znaczenie. To jest mocny trend, żeby kupować uznanych, sprawdzonych swoich sprzedawców versus dostępność, mnogość, taniość tego wszystkiego, co nas do tej pory otaczało. I to poczucie bezpieczeństwa też tutaj jest niezwykle istotne, bo idziemy do małego sklepiku, w którym sprzedaje pani Krysia czy pan Henio, którego znamy. Ufamy im, że warunki w sklepie są higieniczne, że te produkty, które kupujemy, są świeże. To jest bardzo mocny trend, że te rzeczy, które mamy na wyciągnięcie ręki, są dla nas coraz ważniejsze. Mieliśmy ostatnio taką, słuchajcie, mikroanalizę tego, staliśmy w sklepach Auchan i patrzyliśmy, czy ludzie zwracają uwagę na to, skąd jest dany owoc czy warzywo. I słuchajcie, ponad połowa ludzi patrzy,
że czosnek jest z Hiszpanii, że jakieś tam morele są skądś tam, że to ziemniaki skąd są, tak? Młode, niemłode, patrzą. Na to ludzie zaczęli zwracać uwagę ponownie. Kiedyś praktycznie nawet chyba nie mielibyśmy takiego zlecenia, żeby patrzeć, czy ludzie takie rzeczy na nie zwracają uwagę. Kolejna zmiana. No teraz już okazuje się, że wszystko można odebrać skądś, bez konieczności interakcji z obsługą. Jeszcze 2 lata temu oczywiście był InPost, były paczkomaty, natomiast w czasie, kiedy wybuchła pandemia, te usługi stały się dla nas bardzo ważne, bo ze względów bezpieczeństwa staraliśmy się ograniczyć kontakt z innymi osobami i okazuje się, że firmy też bardzo szybko dostarczają nam rozwiązania, które są w stanie nam pomóc w tym trudnym czasie. I teraz nawet już meble można odbierać w meblomatach IKEA. Nie wiem, czy korzystaliście, ale dużo osób korzysta. To też jest coś, co obserwujemy. Czy te meblomaty rzeczywiście fluktuują, czy to jest tylko chwyt marketingowy, no bo IKEA dopiero to testuje, ale my widzimy rzeczywiście kolejki ludzi, którzy się tam ustawiają i odbierają. Odbierali, o tak. Zobaczymy, na ile ten akurat, to rozwiązanie przetrwa w dobie normalności, ale wydaje się być bardzo wygodne i przyszłościowe. No i kolejny element, słuchajcie, czyli to delivery, tak? Czyli cała ta logistyka, że jedzenie równa się dzisiaj zamawianie do domu w dalszym ciągu, pomimo tego, że w ostatni weekend podobno na Pioczkowskiej w Łodzi były takie tłumy, że nie można było nigdzie znaleźć się miejsca w sobotę. Sprzyjała nam pogoda, w każdym innym mieście praktycznie padało, jak patrzyliśmy, a w Łodzi akurat była piękna pogoda. No ale na ile rzeczywiście będziemy skłonni dalej korzystać z tego zamawiania? To też taka anegdota. Przechadzałem się właśnie też Pioczkowską innego dnia jeszcze w czasach pandemii i jechało 2 panów z firmy Glovo. Jeden do drugiego mówi, no jak jeszcze przedłużą restrykcje, to będziemy mieli żniwa. Podczas gdy ludzie w sklepie mówili, że jak przedłużą restrykcje, to no to już będą musieli się chyba zamknąć, tak, w restauracji. Także bardzo ciekawa perspektywa. Kolejna obserwacja. Jeszcze 2 lata temu osoby, które dbają o kondycję fizyczną, pewnie nie wyobrażały sobie tego, że mogłyby zamienić ten zwyczaj pójścia do fitness klubu czy do siłowni na ćwiczenie w domu. Oczywiście aplikacje, YouTube i inne dostarczały nam mnóstwo różnych rozwiązań, natomiast Ania, bardzo dziękujemy. Dziękujemy i zapraszamy przy innej okazji. Będziesz mogła obejrzeć to, także tam musisz... Przepraszam, nie chciałam przerywać, dlatego zwracam się na czat. Bardzo okay. Dziękuję i było bardzo miło mi Was poznać, także wrócę z pewnością i mam Waszą książkę. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy, do zobaczenia, do usłyszenia. Słuchajcie, i mimo tego, że mieliśmy te aplikacje i te YouTube, to jednak nadal korzystaliśmy tłumnie z różnych przybytków, które pozwalały nam dbać o kondycję. Teraz korzystamy, no w zasadzie jeszcze nie korzystamy do 28 maja, ale wykorzystujemy te dobrodziejstwa internetu, które pozwalają nam ćwiczyć w domu. No i właśnie, ćwiczyć, ale leczyć się z domu przez internet, no to jak to? To przecież to 2 lata temu to nikt by o tym nie pomyślał. No oczywiście już algorytmy, czytamy o tym, że już się pojawia, że z zegarka, który mierzy to tętno, dystanse i wszystko, co biegam, to on już wysyła to wszystko do lekarza i lekarz jest mi w stanie w każdej chwili powiedzieć, gdyby coś się działo. Ale my, i to większość z nas była zdana na to, żeby kontaktować się z lekarzem, żeby dostawać recepty za pośrednictwem SMS-a, realizować je za pośrednictwem apteki, kurierów i innych. I rzeczywiście to daliśmy radę i okazało się, że nawet w niektórych aspektach to jest wygodniejsze niż wizyta w przychodni. Kolejna rzecz. 2 lata temu jeszcze chadzaliśmy do kina, do teatru. Pandemia zmusiła nas do tego, żeby zmienić te przyzwyczajenia na kino, no, nazwijmy to kino domowe, tak? Czy kino
które sobie możemy urządzić w domu dzięki temu, że mamy Netflixa czy jakąś inną platformę do oglądania filmów. To też jest pewnie namiastka jakaś kultury, którą możemy sobie w domu zapewnić. Natomiast jest to pewna też zmiana, którą obserwujemy. Ciekawa jestem, jak będzie po całkowitym otwarciu wszystkich kin i teatrów. Czy to się zmieni, czy pozostaniemy nadal przy Netflixie? Ciekawostka taka, że Netflix, który do tej pory był takim opozycjonistą takiej tradycyjnej telewizji, niedawno kupił kanał we Francji i jest tam, kupił kanał, na którym lecą cały czas filmy. Czyli wychodzi z tego swojego, z tej swojej takiej głównej przewagi konkurencyjnej, którą było filmy na żądanie, i testuje nowe rozwiązania, czyli telewizja 24 na dobę. No i ostatni, słuchajcie, element. To niedawna jeszcze, gdyby was ktoś zapytał, jak będziecie spędzać święta, no to 12. Teraz pewnie było te 12 potraw, ale my zaczęliśmy celebrować rzeczy przez internet. Zaczęliśmy łączyć się za pomocą komunikatorów, żyć, składać życzenia i też to jest taki sposób, który trochę przełożyliśmy z pracy do domu, ale już ze znajomymi na wino spotykam się na Zoomie, czy na Teamsie, czy na innym. No to jest ciekawe też i być może w jakiejś formie utrzyma się z nami na dłużej. Zobaczcie, nawet dzisiejsze spotkanie, oczywiście webinaria już były znane bardzo dawno temu, ale to pokazuje, że jesteśmy w stanie łączyć się z różnych krańców Polski, świata i wspólnie spędzać czas. I rzeczywiście te odległości tak bardzo dzięki internetowi się poskracały, że mimo lockdownu byliśmy jednak w stanie z rodziną utrzymywać czy ze znajomymi jakieś relacje. No i słuchajcie, co wy na to? Gdyby ktoś z was dwa lata zapytał o te rzeczy, to co byście powiedzieli? Pewnie nie powiedzielibyście tego, co my wam pokazaliśmy teraz. Czy jakiś może komentarz na ten temat z waszej strony? Jesteśmy bardzo ciekawi, bo to są rzeczy, które rzeczywiście tak zaczęliśmy sobie rejestrować od pewnego czasu. Co się zmieniło w naszym życiu? A może w waszym życiu zmieniło się coś, o czym jeszcze nie powiedzieliśmy? Ja przyznam, że nie zwracałam uwagi do tej pory na tego typu zachowania klientów, ale nawet jak patrzę po sobie, to z wieloma rzeczami muszę się zgodzić. Tak, te święta spędzane z rodziną online, czy naprawdę wzrost takiej konsumpcji zakupów przez internet, no jednak wiele osób na to postawiło, zwłaszcza na samym początku lockdownu, gdzie jak próbowałam nawet zrobić zakupy online w Tesco, to najbliższy wolny termin realizacji był na za miesiąc, także od razu bardzo szybko wszyscy się przerzucili na takie zakupy online i w ogóle bardzo szybko przeszliśmy do online, no, także rzeczywiście nie zwracałam na to uwagi, ale coś w tym jest. Słuchajcie, tutaj te fitnessy, tutaj też. To też w ogóle jest rozkwit tego, że kanały YouTube i yoga i wszystko też coś zupełnie nowego, ciekawego, bo to tak właśnie... Co z tego zostanie z nami na dłużej? Ja mogę dodać tutaj do kwestii związanej z kulturą. Kasiu, nie słyszymy cię chyba. Wyłącz, proszę cię. Kamerę i będzie lepiej. Powiedz jeszcze raz. Okej, dobra. Teraz lepiej? Tak, jasno. Więc ja chciałam się podzielić taką myślą dotyczącą sfery kultury, tylko nie od strony widza, a od strony powiedziałabym artysty, ponieważ tutaj hobbystycznie sobie śpiewam w chórze i nasze projekty były głównie zdalne. Nie mieliśmy możliwości tutaj kontaktu z widzem face to face, koncertowania, co oczywiście przełożyło się na to, że dużo energii i czasu spędziliśmy oddzielnie, będąc w domach, każdy się musiał nagrywać audio i wideo, potem tutaj osoba w postaci dyrygenta składała to i przekładaliśmy tutaj na online i powiem, że no, był to bardzo ciekawy czas, bardzo owocny, to było takie super zmierzenie się z nowością, ale jednocześnie wiele nam to też pokazało, że jednak
śpiewanie i kontakt z widzem i reakcja jego na bieżąco jest tutaj, no nie da się jej zamienić. No ale też da się jakby przerzucić do sieci, co byłoby też niemożliwością, prawda? Jakby od strony mówię tutaj tworzenia czegokolwiek, współpracy, zespołu i tak dalej. Także no z jednej strony się da, ale z drugiej, tutaj wracając Beatko do twojego pytania, myślę, że dużo osób jednak mimo wszystko no chciałoby jednak przeżyć to na żywo, a nie tylko przed ekranem. Także to na pewno. Na pewno byśmy sobie tego nie wyobrażali 2 lata temu, że przyjdzie nam w ten sposób na przykład tworzyć cokolwiek, nie? Zwłaszcza sztukę, zwłaszcza śpiew i jakby brać na warsztat poważne utwory, z którymi się mierzyliśmy na próbach, a tutaj proszę bardzo, online próby też mieliśmy, także to było dosyć ciekawe, ucierpiało na to środowisko rodzinne z pewnością i sąsiedzi, ale z drugiej strony powiem efekt, no powiedzmy wow, w postaci tego, że człowiek też jest się w stanie zmierzyć z czymś takim, jest to niesamowite doświadczenie. Dzięki Kasiu. Ja jeszcze chciałam na jedną rzecz zwrócić uwagę. Patrycja, to padło z twoich ust. Zobaczcie, że często mówimy, ja nie zwracam uwagi, nie zwracałam uwagi na pewne rzeczy, nie dostrzegałam pewnych zmian. Natomiast no, korzystałam z tego, co było na rynku, bo to było wygodniejsze, bo to było bezpieczniejsze, bo to pozwalało mi być może w jakiś inny sposób zaspokoić swoje potrzeby, czy gdzieś tam rozwiązać jakieś problemy. I klienci też zwykle nie zwracają uwagi na to, co się dzieje, ale jednak podejmują w jakiś określony sposób swoje decyzje. Czy jeszcze ktoś by chciał może zabrać głos odnośnie swoich doświadczeń, bo to jest dla nas bardzo cenne. To chyba takie bardziej trendy eko już były, ale ta naturalność chyba mimo wszystko bardziej wybiła w ostatnim czasie i na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że jeszcze bardziej niż dotychczas zwracam uwagę na różnego rodzaju, czy coś jest bardziej naturalne, mniej szkodzące, czy nawet jak wybierałem maseczkę, to nie chciałem właśnie takiej typowo jednorazowej, tylko szukałem takiej, która będzie wielokrotnego użytku, ale bardzo bezpieczna, trwała, a do tego właśnie najlepiej, żeby to w ogóle było coś z Polski i udało mi się, tak? Więc to tak połączyłem parę rzeczy. No i właśnie w tym eko na przykład to bardzo mi się rozrosło burz w domu, tak? To już też gdzieś słyszałem, że Polacy oszaleli na punkcie kwiatów i faktycznie lubiłem kwiaty. Miałem, tylko że zazwyczaj miałem kaktusy, a teraz mam po prostu wielkie liściaste rośliny. I tak o. To wiesz co, ja muszę się z tobą zgodzić, bo pierwszą w zasadzie rzeczą, którą zrobiłam po lockdownie, to było urządzenie balkonu, które odkładałam chyba przez 3 lata i rzeczywiście tak jak no, nie miałam czasu na to, żeby uprawiać jakieś rośliny na balkonie, to tak teraz mój balkon wygląda no tak trochę jak burz rzeczywiście zarośnięty. Zresztą pamiętam doskonale z początków pandemii, jak ciężko było zamówić dostawę z Ikei, bo wszyscy rzucili się na meble no właśnie ogrodowe, balkonowe, remontowanie różnych rzeczy i rzeczywiście ten trend gdzieś tam był zauważalny. No właśnie miałem miesiąc, znaczy to też jak zaczęła się pandemia, to planowałem remont, więc też bałem się, że późno będzie przychodziło i tak dalej. Na szczęście w miarę to szło, ale to właśnie przy tym remoncie tak z tymi kwiatami po prostu. Jak poszalałem i też tak wychodzi z założenia, że to co teraz tak no way, zero waste, no, jak najmniejsze ilości marnowania czegokolwiek, tak? Bo też na przykład staram się, jak kupuję kwiaty, no można kupić te ładne i tak dalej, ale chodzę po różnych, czy nawet w tych supermarketach i są możliwości wzięcia gorszego, powiedzmy, tak? Gorsze jakościowo, ale to po chwili tak naprawdę odbija ta roślina i
człowiek czuje, że po prostu nie dał czemuś się zmarnować. A to też ostatnio dosyć często ludzie też starają się właśnie, żeby nie marnować i tak dalej. Wchodzimy w takie właśnie trendy, cały czas te eko, ale tak już bardziej takie świadome i głębsze niż to, co do tej pory mam wrażenie czasami, że to mimo wszystko jakoś powierzchownie było, tak? Super, to dajesz drugie życie kwiatom. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Słuchajcie, to tymi naszymi pytaniami dotyczącymi przyszłości chcieliśmy wam pokazać właśnie to, żeby w swoich badaniach i rozmowach z klientami nie opierać się tylko na deklaracjach, tak? Tylko zakotwiczyć ten schemat badania w pytaniach, ale przede wszystkim w obserwacji. Te rzeczy, które wam pokazaliśmy, to były nasze obserwacje poczynione na nas samych, na naszych rodzinach, na znajomych, na tym, o tym też, co ludzie, o czym dyskutują, o jakich rzeczach, jakich rozwiązań na swoje codzienne problemy szukają. Bo z całą pewnością te zmiany, część przynajmniej zmian, która gdzieś tam się już zadziała w naszym życiu, ona z nami zostanie, bez względu na to, czy już ta pandemia, mam nadzieję, jak najszybciej sobie od nas pójdzie. Natomiast te zmiany i te rutyny, te przyzwyczajenia, które powstały w tym czasie, one z nami na pewno zostaną. Część z nich na pewno z nami zostanie, część z nich po prostu być może zostanie w ogóle zapomniana przez nas, że takie czasy były, kiedyś robiło się te rzeczy, ale jak patrzymy szczególnie na, jesteśmy tego blisko, na tematy zakupowe, no to tutaj spodziewamy się jednak, że dużo z tych naszych zachowań wykształconych czy wzmocnionych w procesie właśnie przejścia przez pandemię, one zostaną z nami na długo i nawet być może na zawsze już teraz. No dobrze, słuchajcie, czyli co warto robić, projektując produkty i usługi? Czyli jak to warto robić, jeśli klienci czasami ściemniają, no bo robią to nieświadomie, część klientów myśli, że odpowiada racjonalnie i nawet odpowiada, stara się odpowiedzieć racjonalnie, z tym, że w 80% przypadków klienci podejmują decyzje w oparciu o emocje, czyli klienci na siłę naciągają, że w swoim życiu robią coś, co jest racjonalne, podczas gdy to w większości przypadków jednak wynika z ich emocji. Dodatkowo jeszcze klienci odpowiadają na bazie swoich dotychczasowych doświadczeń. Natomiast my już wiemy, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć do końca przyszłości i nie jesteśmy w stanie z racjonalnego punktu widzenia przewidzieć swoje postępowanie, ponieważ nie jesteśmy, nie przewidzimy wszystkiego, tak jak nie przewidzieliśmy jeszcze kilka lat temu pandemii, tak być może w przyszłości jeszcze kilka niespodzianek nas czeka i nie jesteśmy w stanie też zaplanować, jakie decyzje w przyszłości podejmiemy. Dlatego słuchajcie, kilka takich rekomendacji z naszej strony, jak to robić, żeby utwierdzać się w przekonaniu, że informacje, które pochodzą od klientów, mają znaczenie dla naszych produktów i co z tych informacji ma szczególne znaczenie. Po pierwsze, kontekst, słuchajcie, szerszego spojrzenia, czyli żeby spojrzeć i zrozumieć zmiany technologiczne i społeczne i przede wszystkim zobaczyć, jak zmiany technologiczne i społeczne kształtują zmiany w zachowaniach klientów. Jak rozmawiamy z naszymi klientami, którymi są szkoły językowe, rozmawiamy z nimi, ponieważ my też uczymy się angielskiego i w zasadzie przed pandemią uczyliśmy się stacjonarnie, a teraz nie wyobrażamy sobie w ogóle do tego, żebyśmy wrócili na lekcje stacjonarne i pytamy właśnie innych klientów i naszych, i też szkoły językowe o to, jak one będą kształtować swój biznes po tak zwanej pandemii. Także to jest bardzo ciekawe, na ile ludzie będą skłonni do tego, żeby uczyć się dalej w klasach, a na ile rzeczywiście ten model, gdzie nie dowozimy dzieci, gdzie uczymy się w dowolnym momencie z domu, zostanie z nami na dłużej. Czyli zmiana społeczna, trochę technologiczna, ale przede wszystkim społeczna, powoduje to, że zmieniamy swoje zachowanie. Jeśli zmieniamy swoje zachowanie, to firmy muszą potrafić wychwycić tą zmianę po to, żeby zmieniały swoje modele biznesowe. A model biznesowy to nic innego. Jaką wartość proponujemy klientowi i ile klient musi za to zapłacić.
I to jest rzecz najważniejsza, żeby ten kontekst cały tej zmiany zrozumieć, a nie tylko wnioskować to, co nam powie klient i bazować na jego deklaracjach. Kolejna bardzo ważna rzecz, należy patrzeć na wyzwanie oczami przyszłych użytkowników, bo często jest tak, że zdarza się, że siada projektant przy biurku, narysuje, zaprojektuje, zaplanuje, wdraża, nie bacząc na to do końca, w jaki sposób klienci będą korzystać z tych rozwiązań i czy oni będą zadowoleni z tych rozwiązań, które my z perspektywy biurka projektujemy. To, co jest bardzo ważne, to starać się zmienić perspektywę, czyli odrzucić wszystko to, co wiemy na temat obszaru, który projektujemy i nauczyć się trochę tego świata od użytkowników. Tutaj na slajdzie widzicie rewelacyjny przykład tego, jak grupa radnych z jednego z miast polskich podeszła do projektowania jednego z osiedli. Radni postanowili, że spojrzą na swoje miasto z innej perspektywy, z perspektywy osób z wyjątkowymi potrzebami, które również są użytkownikami przestrzeni miejskich. Wsiedli wobec tego na wózki inwalidzkie i zobaczyli to miasto zupełnie z innej perspektywy. Tak właśnie osoby, które chcą dostarczać usługi, produkty i doświadczenia swoim klientom, powinny postępować, żeby zmienić perspektywę ze swojej własnej na perspektywę klienta i popatrzeć na te wyzwania i problemy ich oczami. Po drugie, ważne, żeby angażować do tych procesów projektowania i diagnozowania potrzeb klientów w różne perspektywy, żeby to nie był tylko departament marketingu, departament sprzedaży, czy być może innej komórki, która odpowiada za dany obszar. Ważne, żeby starać się zaprosić do projektu osoby z na wskroś organizacji, czyli i z księgowości, i z rachunkowości, i z call center, i osoby bezpośrednio pracujące w placówkach czy w sklepach, żeby wziąć, zaprosić IT i dział wsparcia, bo tam jest doświadczenie, które jest bezcenne. I my zawsze dajemy tutaj taką metaforę do wyścigu kolarskiego, gdzie w zespole kolarskim różni kolarze noszą różne kolory koszulek. Tam jest zazwyczaj tak, że oni nie mają tych samych kolorów, a jak mają, to mają nakładki na nie, które pokazują, kto pełni jaką rolę w zespole, bo jest osoba, która ma podgonić pod górkę, tak zwany góral, jest osoba, która jest sprinterem, jest osoba, która ciągnie za sobą peloton przez 80% czasu, a potem traci impet i robi to po to, żeby podgonić po prostu, żeby służyć zespołowi. I tak w waszych organizacjach są na pewno osoby, które mogą pełnić również różne role w procesie analizowania głosu klienta i przetwarzania tego głosu na produkty i usługi. Dlatego pamiętajcie o tym, że ta różnorodność to jest klucz. Różnorodność w zespole, która powoduje, że my jesteśmy w stanie rzeczywiście spojrzeć dużo szerzej na projektowany obszar. Jesteśmy w stanie spojrzeć z różnych perspektyw i mamy większe szanse na to, że zaprojektujemy rozwiązania, które wychodzą poza schematy i nie są tak oczywiste, jak pracując w zespole, który zajmuje się jednym małym wycinkiem. Kolejna rzecz, o której warto pomyśleć, i my o prototypowaniu, bo o tym tutaj mowa, my prototypowanie traktujemy jako taką jedną z kompetencji przyszłości. To jest coś, co powinniśmy wdrożyć na co dzień w swoim działaniu, żeby mając pomysł, nie czekać, nie zastanawiać się, nie analizować za długo, tylko żeby szybko przejść od słów do czynów, przygotować prototyp, narysować, naszkicować, zainscenizować być może jakąś usługę, tak żeby można było skonfrontować ten prototyp potem z ich użytkownikami. Czyli pokazać, jak on działa, oddać w użytkowanie klientowi po to, żeby on mógł się do niego odnieść. Te prototypy muszą być zbliżone do docelowego rozwiązania w zakresie kluczowych funkcji, czyli jakie wartości dajemy użytkownikowi, jak prototyp odpowiada na potrzeby użytkownika, jak rozwiązuje jego problem. I tylko w tym zakresie, jak damy użytkownikowi to rozwiązanie, ten,
to bliskie ideałowi, ale jednak na brudno zrobione rozwiązanie, on jest w stanie się do tego rzetelnie odnieść, jest w stanie powiedzieć, czy ono rzeczywiście będzie tym, czego on potrzebuje i czy rzeczywiście odpowiada na ten zdiagnozowany problem. Kolejna ważna rzecz, eksperymentowanie i wdrażanie. Należy pamiętać o tym, żeby nie bać się eksperymentu i sprawdzać, w jaki sposób klienci, użytkownicy odpowiadają na nasze rozwiązanie, co, jak wykorzystują, w jaki sposób spisywać zawsze obserwacje, ponieważ każda taka mała obserwacja może wpłynąć na to, że ten finalny produkt się trochę zmieni, jednocześnie coraz bliżej będzie do tych oczekiwań i potrzeb klientów. Pamiętajcie, że to jest proces też uczenia się. Cały czas eksperymentujemy, zbieramy informację zwrotną, poprawiamy i uczymy się dzięki temu klienta, uczymy się tego, w jaki sposób ten produkt, usługę czy doświadczenie usprawnić, żeby on rzeczywiście odpowiadał na to, czego klienci potrzebują. Nie musimy budować docelowego rozwiązania, żeby przetestować, czy klient chce się poruszać szybciej, czy klient chce się poruszać w ten czy w inny sposób. Możemy skorzystać z rozwiązania, które daje podstawowe funkcje i które klient jest w stanie w jakiś sposób ocenić. Po drugie, w całym procesie projektowym najważniejsze jest zmniejszenie niepewności, czyli zmniejszenie tego, że z takiego ryzyka niepowodzenia zmniejszamy to ryzyko do akceptowalnego przez klienta, do akceptowalnego przez nas, żeby upewnić się, że po wdrożeniu rozwiązania że po prostu klient będzie z niego korzystał i przede wszystkim będzie chciał za nie zapłacić. I do tego właśnie służą eksperymenty. Słuchajcie, jeśli chodzi o część prezentacyjną, to w zasadzie wszystko na dzisiaj. I chcieliśmy teraz prosić Was potencjalnie o pytania. O komentarze. Komentarze. Coś się pojawiło na czacie, już patrzymy. A nie, to Ania. Słuchajcie, mamy jeszcze trochę czasu, jesteśmy do Waszej dyspozycji, może macie jakieś pytania, przemyślenia, komentarze, może ktoś chciałby podsumować, czy podzielić się z własnymi doświadczeniami. Zapraszamy. Nie ma komentarza. Czy dodatkowo badacie trend? O tak. Wiesz co, no, projektując usługi, w ogóle projektując cokolwiek, no trzeba być na bieżąco z trendami. Oczywiście śledzimy to, monitorujemy, wyłapujemy te nowe rzeczy, które się pojawiają i oczywiście uwzględniamy takie rzeczy. Nawet badając klientów możesz zadawać pytania, czy prowadzić obserwacje też pod kątem tego, gdzie tam jaki trend jest zauważalny. Być może, wiesz, no, klienci nie zdają sobie z wielu rzeczy sprawy, natomiast świadomy i wprawny badacz prowadzi obserwacje i wywiady, uwzględniając również te trendy i zmiany, które się dzieją. My zawsze mamy taki zwyczaj, że projektując dla danej branży, uczymy się tej branży. I tu robimy dwa narzędzia, czyli po pierwsze analiza trendów. Są dzisiaj dostępne takie rozwiązania. Ostatnio na World Economic Forum jest takie narzędzie do pobrania, gdzie można przeanalizować wszystkie trendy dotyczące danej branży. Także polecamy Wam gorąco, my to robimy. Drugie narzędzie to jest Desk Research, my po prostu spędzamy dużo czasu na to, żeby nauczyć się wszystkiego tego, co o danej branży jest napisane w internecie i nie tylko, oraz o wszystkie też analizujemy rzeczy, które wewnętrznie dostajemy od firmy w zakresie klientów, trendów, zachowań, statystyk. Także to jest materiał badawczy, z którym wchodzimy do projektu. Super. A można poprosić o linka do tego narzędzia z Word? Dobra, poczekaj. No to kontynuujmy, może jakieś inne będą pytania, a ja postaram się coś znaleźć. Słuchajcie, czy coś jeszcze się, coś Was nurtuje, trapi?
Nie ma pytań. Ja proponuję w takim razie zbliżać się do końca naszego spotkania. Oczywiście, jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania czy jakiekolwiek wątpliwości, to jesteśmy otwarci na Wasze komentarze również po zakończeniu dzisiejszego spotkania. Można do nas pisać biuro@klientocentryczni.pl albo beata.piotr@klientocentryczni.pl i oczywiście na wszystkie maile odpowiadamy, dzielimy się chętnie wiedzą, również na profilu facebookowym, na LinkedInie, także zaglądajcie, tam pojawiają się nasze artykuły i inne treści, którymi dzielimy się z naszymi odbiorcami. To co, dziękujemy serdecznie. Chyba, że ktoś by chciał jeszcze coś z nami.